jednak przez wiele lat to projektowanie strojów, moda było tym głównym zajęciem i podczas Fortu Boyard pamiętam, jak pani w pośród różnych zdań powiedziała mi takie jedno mocne, brzmiało dokładnie, że nienawidzę tych szmat, ale na nich zarabiam. I tak sobie myślę, czy to jest możliwe, faktycznie nie lubić tego, na czym się zarabia i nie lubić tego, co się robi i czy człowiek umiał się czuć w tym wszystkim fair? Ja przez bardzo wiele lat kochałam tę modę i dalej modę lubię, dalej modę kocham, ale nienawidzę całego blichtru, który jest związany z modą. Aha. Ja nienawidzę tej sztuczności. Moda była fajna, dopóki nie było social mediów. Dzisiaj moda jest wyznacznikiem pozycji społecznej. To nie jest dobre. Szmata nie może być wyznacznikiem pozycji społecznej. W związku z tym przestałam poprzez chyba właśnie social media tą modę lubić. Przestałam modę lubić poprzez historie dubajskie, poprzez historię zarabiania ciałem, żeby sobie kupić właśnie dobrą torebkę, żeby dostać, nie wiem, piękny flakonik, perfum i tak dalej, i tak dalej. Moda stała się takim krokiem do zniewolenia nas. Nie może coś, co jest przemijające, co jest kawałkiem szmaty, pretendować do miana korony na głowie, tak? Jakby moda nie może być Bogiem, a niestety w dzisiejszych czasach moda tym Bogiem jest. To też mój odwrót trochę od tej mody, którą cały czas uprawiam, którą uprawiam cały czas w sposób mądry, z której oczywiście żyję, ale okazało się, że tak całkiem nieźle można żyć również z dobrej sztuki. Fajnie pani powiedziała o tym, że można zarabiać na modzie, sztuce, czyli na przykład obrazach, rzeźbie, ale nie padło to pisarstwo, nie padły te książki i na przykład zastanawiam się, bo muzycy często mówią, no wydajemy te płyty, ale na tym to się nie zarabia. A na pisaniu książek da się w Polsce zarabiać? Oczywiście, że się da w Polsce zarabiać. Najlepszym przykładem jest, nie wiem, Mróz, który doskonale zarabia na swoich książkach. A to nie jest jeden na milion? To jest kwestia, no ale ja powiem tak, w moim przypadku książka Gra w ludzi, w dniu, w którym miała premierę, był już zamawiany dodruk przez wydawnictwo. Były już chyba 3 dodruki, czy 4 nawet, w związku z tym wiem, że książka jest bestsellerem. Jeżeli coś jest bestsellerem, to się na tym zarabia. Jeżeli wydawnictwo podpisuje ze mną umowę na 3 kolejne książki, to znaczy, że i wydawnictwo zarobi, i ja zarobię. Ja myślę, że z każdej dobrze zrobionej rzeczy, dopieszczonej, jeżeli robi się to z miłości, a nie z potrzeby zarabiania pieniędzy, mnie zaskoczyło. Mnie malarstwo i zarabianie na malarstwie zaskoczyło. Mnie zaskoczyło zarabianie na książkach. Jakby to nie jest tak, że ja to robiłam dla pieniędzy. Ja myślałam, że ta książka będzie miała pewną misję i ona ma tą misję. Ona pokazuje, co było dla mnie najważniejsze, że możemy się znaleźć totalnie na samym dnie, że może życie nas naprawdę niewiarygodnie oszukać, ja doświadczyłam tego w swoim życiu, że może naprawdę nam się wydawać, że to już jest koniec świata, pojawiają się, nie wiem, myśli samobójcze, jest depresja i raptem odwaga. Jeden promyczek, a może pójść tą drogą, nie wyszło, ale to się nie poddajemy, a może inną drogą i raptem ciach, jest. I potem mieć tylko odwagę, potem chcieć się uczyć, chcieć wchodzić w nowe miejsca, pokonywać przeszkody, które się pojawiają w życiu. Ale mamy też ten wątek, pokazuje handlu żywym towarem, handlu kobietami, handlu mężczyznami, nie zawsze za ich zgodą. Trochę odczarowuje tą historię prostytucji, pokazuje, że nie zawsze ta prostytucja jest dobrowolna, ale z drugiej strony pokazuje tą prostytucję naprawdę dobrowolną, pokazuje fikcyjnych celebrytów, którzy niczego w życiu nie osiągnęli, natomiast zostali wypromowani po to, żeby gdzieś na zapleczu świadczyć usługi nierządu, nazwijmy rzeczy po imieniu, żeby zarabiali nie tylko oni, ale ich hodowcy, farmerzy, bo to są całe farmy takich celebrytów, którzy są, nic niby nie osiągnęli, są bardzo znani, płaci im się za ścianki, płaci im się za różne rzeczy. Widziałam to na własne oczy. Doświadczyłam, nie osobiście, widziałam listę z nazwiskami i z cennikami. Był strach, wiem, że był strach, pojawiły się dziwne telefony do mnie, kiedy ta książka wyszła, ale ja nie podaję nazwisk. Ja nie jestem sędzią. Nie od tego. Nie od tego.